nagrywania. No to popatrzmy jeszcze raz. Jedna kępka tulipanów, druga kępka tulipanów, trzecia i czwarta jeszcze nie wykwitły. Te mają być zdaje się czarne, o ile dobrze pamiętam. Mają się one najlepiej. I myślę, że odkryłam, wymyśliłam sobie niezły pomysł. W butelkach po wodzie mineralnej, w piątkach, odcinałam czubki. Resztę jest gwoździem rozgrzanym porobione dziurki. W to dobra ziemia, trochę nawozu na dno i wsadzone cebulki. I tak z tymi piątkami, w tych piątkach, jak w donicach, posadzone te tulipany są w wykopanych dołkach. Przykryte jeszcze dodatkowo warstwą trocin, raz żeby wiedzieć, gdzie te tulipany są, żeby wiedzieć, gdzie podlewać ewentualnie, a po drugie, żeby ta wilgoć też się utrzymywała. Dlaczego myślę, że to jest dobry pomysł? Ponieważ te współczesne tulipany wymagają corocznego wykopywania. Wiadomo, że jak liście już zwiędną, nikną, nie wiemy gdzie, jakie są te tulipany. Trudno jest je wykopać, bo uciekają głęboko w ziemię, a tutaj mamy wszystko w obrębie tej butelki piątki. Czyli ją wyciągnę, wyciągniemy cebulki, przesuszymy je do jesieni i wsadzimy od nowa w nowe miejsce. Także to się wydaje być dobrym sposobem na tulipany. Tutaj porzeczki, które w zeszłym roku ukorzeniłam i też przeżyły w większości. Zobaczymy potem jeszcze, jak one będą rosły w dalszym ciągu lata, ale najwyraźniej czarna porzeczka sama ukorzeniałam, bardzo łatwo się ukorzenia i dała sobie radę przez zimę. Tyle na razie, potem będziemy przyglądać się wszystkiemu dalej.